nazwisko Agata Janiszewska z Kowron. Witam Państwa serdecznie na szkoleniu organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Szkolenie pod nazwą Zastosowanie RODO w projektach realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Konkretnie zastosowanie RODO w projektach dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Witam serdecznie również panią Barbarę Pardek, tłumacza języka migowego, która będzie obecna podczas szkolenia i będzie nas wspierać tutaj tłumaczeniem na język migowy. Szanowni Państwo, co będziemy poruszać podczas tego szkolenia? W agendzie szkolenia mamy przewidziano wyjaśnienie kwestii dotyczących świadomości przetwarzania danych osobowych u beneficjenta RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Skupimy się na kwestiach dotyczących przetwarzania danych kadrowych oraz danych uczestników projektów, danych przetwarzanych oczywiście przez beneficjentów, uprawnienia i obowiązki beneficjenta związane z przetwarzaniem przez niego danych osobowych uczestników i pracowników zaangażowanych w realizację projektów unijnych. Oczywiście tutaj omówimy kwestię dotyczącą przygotowania formularzy zgłoszeniowych, list obecności i innych dokumentów, które między innymi są wymagane podczas kontroli dotyczącej realizacji projektu finansowanego z funduszy unijnych. Zajmiemy się również powierzeniem danych osobowych, odpowiedzialnością prawną w przypadku naruszenia przepisów ustawy. No i oczywiście przede wszystkim będziemy też rozmawiać na temat tego, jak się przygotować do kontroli z zakresu danych osobowych. Wskażę tutaj aspekty praktyczne. Szkolenie będzie trwało 45 minut, później będzie 15 minut przerwy. Po tej przerwie będzie kolejne 45 minut szkolenia. Po tych drugich 45 minutach zostanie włączona dla Państwa ankieta z prośbą, żeby ją wypełnić. Będziecie Państwo mieli na to 15 minut. Później zostanie uruchomiony czat, na którym Państwo będziecie mogli zadawać pytania dotyczące tematyki szkolenia, kwestii, które Państwo chcielibyście poznać odpowiedź na pytania, na swoje problematyczne zagadnienia. Oczywiście będzie też udostępniony dla osób, które nie będą reflektowały na czat, będzie również udostępniony numer telefonu do mnie, będzie można do mnie zadzwonić. Z niektórymi już się Państwo spotkaliście. Przede wszystkim pojęcie rozporządzenia unijnego, czyli RODO. Dodatkowo na pewno pojawi się nam również tutaj odniesienie do kolejnego aktu prawnego, czyli ustawę z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, gdzie mamy wskazane kwestie dotyczące właśnie kontroli, między innymi przeprowadzania kontroli. Administrator danych osobowych, czyli ADO, procesor, również pojawi się to pojęcie, czyli podmiot, który w imieniu administratora danych osobowych przetwarza na jego zlecenie dane osobowe, inspektor ochrony danych osobowych, no i przede wszystkim przez wszystkie przypadki odmienimy tutaj pojęcie danych osobowych. Proszę Państwa, w projektach unijnych od samego początku pojawiają nam się czynności związane z przetwarzaniem danych
osobowych. Czyli tutaj ten proces danych osobowych pojawia nam się już w momencie, kiedy uruchamiamy realizację całego projektu unijnego. Są to dane osobowe zarówno należące do, proszę Państwa, do pracowników, jak również dane osobowe, które należą do uczestników projektu. Jakie mamy kategorie danych osobowych, które pojawiają się nam w projektach unijnych? Są to zarówno kategorie danych zwykłych, jak i również kategorie danych wrażliwych. O tych danych kategoryzacji oczywiście powiemy sobie na późniejszym etapie. Musimy na samym początku już odpowiedzieć sobie na pytanie, jakich danych osobowych będziemy potrzebować i jak te dane tak naprawdę powinniśmy zabezpieczać, bo musimy pamiętać o tym, że kwestie tutaj regulowane przez RODO, czyli przez nasze rozporządzenie unijne, skupiają się przede wszystkim właśnie na aspektach dotyczących procesu przetwarzania, jego konkretnie zabezpieczenia, czyli jak zabezpieczyć to przetwarzanie, żeby było zgodne z przepisami unijnymi. Jakie zatem, kiedy następuje właśnie zatem rozpoczęcie procesu pozyskiwania danych osobowych? Tutaj Państwo jako procesorzy, czyli beneficjenci, potencjalni beneficjenci, macie do czynienia z różnymi projektami unijnymi. Może to być aktywizacja społeczna, zawodowa osób wykluczonych, może być to, mogą być to projekty związane z rozwojem kształcenia, szkolenia zawodowego. Może to być również projekt pomocy w powrocie lub wejścia na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3. I to w każdym z tych projektów ten aspekt rozpoczęcia procesu pozyskiwania danych osobowych może mieć, może w różnym czasookresie może się tutaj nam pojawić. Co do zasady, proszę Państwa, pierwszym takim, można powiedzieć, kamieniem milowym, który nam się pojawia i możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z rozpoczęciem procesu pozyskiwania danych, jest to proces rekrutacyjny naszego uczestnika, czyli kandydata, który będzie później na dalszym etapie uczestnikiem właśnie danego projektu unijnego. Kiedy tutaj ten etap rozpoczęcia nam się zacznie? W momencie wypełnienia formularza rekrutacyjnego. Tam my jako beneficjent, jako procesor będziemy wymagać od uczestnika wskazania konkretnych, podania konkretnych danych osobowych, które my musimy pozyskać do realizacji danego projektu unijnego. Tak jak zaznaczyłam, my jesteśmy procesorem, czyli tak naprawdę to nie my do końca określamy kategorię danych, czyli zakres danych osobowych i kategorię, którą my pozyskujemy. Jest to nam narzucone przez administratora. Też musimy pamiętać dodatkowo, że w niektórych czynnościach też my jesteśmy administratorem. I tutaj co nam się w tym procesie rekrutacyjnym
pojawi, jakie kategorie danych. No, to będą dane zarówno podstawowe, czyli tak zwane dane zwykłe, jak i też dane wrażliwe. Tymi danymi zwykłymi będzie imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres zameldowania, to będzie PESEL, to może być adres mailowy, to może być również seria, numer dowodu, tak? Czyli tutaj pojawiają się nam te dane zwykłe. Owszem, w niektórych programach my już na tym etapie też będziemy pozyskiwali dane wrażliwe i też musimy o tym pamiętać, o tym pozyskaniu danych wrażliwych. Jakie to dane wrażliwe będą zatem? To mogą być pytania dotyczące naszej sytuacji, czy to zdrowotnej, czy właśnie kwestii dotyczących jakichś psychologicznych aspektów, czyli bardziej ja nazywam to spersonalizowanych, bardzo takich dotyczących jestectwa danej jednostki osobowej informacji o tejże osobie. I tutaj już to jest ten pierwszy etap, w którym my możemy mieć do czynienia z danymi osobowymi. I tutaj przedstawiając formularz, kreując dany formularz, tworząc katalog tych danych, my już musimy tutaj sobie na samym wstępie rozpracować kwestię, jak my to będziemy zabezpieczać, czyli gdzie będziemy przechowywać, tak? W jaki sposób będziemy to zabezpieczać, czyli gdzie będą dokumenty papierowe przechowywane, w jakich plikach komputerowych będziemy to przechowywać, jak te komputery będą zabezpieczone, jak będzie łącze zabezpieczone. Czyli widzimy tutaj, już nam się pojawiają te aspekty, o których my musimy pamiętać na samym początku kreacji, tak, czyli tutaj planowania tego procesu przetwarzania danych osobowych. Tu na slajdzie macie Państwo wskazane przykładowo cykle procesu przetwarzania danych osobowych, czyli właśnie wypełnienie formularza zgłoszeniowego uczestnika projektu, przeprowadzenie w ogóle procesu rekrutacyjnego kandydata, który omówiłam. To będzie też proces w postaci wpisania danych do systemu SLA, tak, czyli tam tak zwanego tego systemu sprawozdawczego. Też pewne rzeczy my musimy tutaj wprowadzić, więc też tu będziemy pamiętali również o tych zabezpieczeniach. Jakie jeszcze cykle mamy? No, udostępnienie danych osobowych uczestników innym podmiotom uprawnionym. To mogą być zarówno dane identyfikacyjne, to mogą być dane wrażliwe. To udostępnienie może się wiązać z kwestią konieczności podpisania pewnych też umów, czy to właśnie dotyczących współadministrowania, czy też powierzenia. Dalej mamy, proszę Państwa, sama realizacja projektu, czyli tutaj realizacja poprzez przeprowadzenie zajęć, tak, czy to poradnictwa grupowego, czy zajęć podnoszących kompetencje. To może być również, mogą być czynności dotyczące na przykład właśnie zaopiekowania się dziećmi do lat 3 w placówce, która została uruchomiona w związku z realizacją projektu aktywizacyjnego, powiedzmy, rodziców, tak, którzy zajmowali się dziećmi tuż po urodzeniu. Więc tutaj mamy właśnie realizację projektu. Kolejnym tym cyklem, który nam się pojawi w projektach, to jest archiwizacja, czyli przechowywanie danych już po tym aktywnym wykorzystywaniu, czyli tutaj w momencie, kiedy zostanie zrealizowane jakieś działanie, przechowywanie dokumentacji przez wskazany czasookres. I tutaj oczywiście przy archiwizacji musimy pamiętać również o odpowiednim zabezpieczeniu. No i kolejny proces, usunięcie. Kiedy my możemy usuwać dane? Czy my w ogóle możemy usuwać? Tutaj też musimy sobie już na wstępie odpowiedzieć na pytanie, jak będziemy wykonywać tak zwaną retencję
danych. Czyli zobaczcie Państwo, ta praca na danych osobowych będzie się składała z wykonywania wielu czynności. No i zgodnie z przepisami unijnymi i z przepisami krajowymi, my musimy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu każdej czynności wykonywanej przez nas na tych danych osobowych. Ja wspomniałam, iż dane, które my pozyskujemy jako beneficjenci, są to dane zwykłe i dane szczególnej kategorii, wcześniej w starej nomenklaturze zwane dane wrażliwe, gdzie szukamy informacji na temat danych zwykłych, danych szczególnej kategorii i gdzie szukamy podstaw do ich przetwarzania. Proszę Państwa, przejdźmy do danych. Gdzie szukamy podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych? Proszę Państwa, szukamy tych podstaw w rozporządzeniu. Oczywiście musimy pamiętać również o przepisach naszych branżowych. Ze względu na to, że RODO jest tą podstawą przetwarzania danych osobowych, czyli tym aktem, który no, zawiera dosyć ważne regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, ale my mamy również ustawy szczegółowe. Ustawy szczegółowe, ja je nazywam często branżowymi. Przykładem takiej ustawy branżowej jest na przykład kodeks pracy. Ten kodeks pracy, proszę Państwa, Wam wystąpi gdzie? No przy zatrudnieniu personelu, tak, projektowego. Tutaj jakie dane możecie pozyskiwać przy rekrutacji pracowników? Jakie dane możecie przetwarzać odnośnie pracowników zaangażowanych w projekt? To tutaj te kwestie między innymi właśnie reguluje kodeks pracy. Przepisy branżowe zostały wprowadzone dosyć z dużym poślizgiem, ale one już na dzień dzisiejszy są. Owszem, musicie mieć Państwo świadomość, że jeszcze niektóre przepisy na dzień dzisiejszy dalej nie są dostosowane do rozporządzenia unijnego i są wątpliwości interpretacyjne odnośnie tego, co my możemy tak naprawdę wykonywać na danych osobowych. Te niejasności interpretacyjne pojawią się Państwu też na przykład w kwalifikacji, czy powinniśmy umowę powierzenia podpisać, czy też tylko udostępnienia danych osobowych podmiotom, które my angażujemy w realizację projektu unijnego. Tutaj, tak jak mówię, mogą się te wątpliwości interpretacyjne pojawić. Na dzień dzisiejszy są różne stanowiska i jak wiecie dobrze Państwo, no to jest kwestia dosyć ważna u nas ze względu właśnie między innymi na konieczność w niektórych projektach zgłaszania chęci zawarcia umów powierzenia z podmiotami, za pomocą których będziemy realizować dany projekt unijny. Wspomniałam, że w RODO znajdują się podstawy przetwarzania wskazanych tutaj przeze mnie danych osobowych. Artykułem, który dotyczy podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych zwykłych, czyli takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, numer telefonu, zawód, wizerunek, adres e-mail, znajdziecie Państwo w artykule 6 RODO. Natomiast szczególne kategorie danych osobowych regulowane są w artykule 9 RODO i tam jest ta podstawa, kiedy my możemy te dane wrażliwe, czyli pochodzenie rasowe, etniczne, dane biometryczne, dane zdrowotne, kiedy my możemy przetwarzać. Pamiętajcie, drodzy Państwo, że PESEL nie jest kategorią danych wrażliwych, co nie znaczy, że tego PESELa nie musimy pilnować. Jedna rzecz, która może się nam pojawić przy realizacji projektów unijnych, są to informacje dotyczące skazań i wyroków. Czasami realizujemy projekty, które mogą być skierowane do grupy osób, które
miały jakieś kwestie związane właśnie z wyrokami, z jakimiś skazaniami. I czyli tą grupą docelową są osoby, które miały jakieś problemy z prawem. Jeżeli pozyskujemy te dane, pamiętajcie, drodzy Państwo, że te dane osobowe są regulowane całkowicie poza artykułem 9, czyli podstawą ich przetwarzania jest artykuł 10 rozporządzenia. I tutaj też bardzo ważna kwestia przy kategoryzacji tych danych, mianowicie zabezpieczenie. Wiadomo, że przy danych zwykłych zabezpieczenia będą inne, mogą zostać zastosowane mniejsze, można tak to ująć, łagodniejsze niż przy kategorii danych wrażliwych, czy też tych dotyczących skazań. Więc też tutaj musicie Państwo już na samym początku procesu przetwarzania zabezpieczyć odpowiednio tą kwestię właśnie zabezpieczeń. Tutaj te zabezpieczenia będą większe. Uwaga na te aspekty są zasady przetwarzania danych osobowych. Zasady te zostały wymienione w RODO, one zostały wyjaśnione przez grupę roboczą, która nam już na samym początku wytłumaczyła pewne pojęcia, pewne kwestie zawarte w RODO. Zasad tych jest 7. Są to zasady, które my znamy z lat 90., kiedy obowiązywały przepisy stare, jeszcze sprzed obowiązywania RODO. Zasada zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości, zasada ograniczenia celu przetwarzania, minimalizacji prawidłowości danych, ograniczenia przechowywania integralności i poufności danych, rozliczalności. Tak jak powiedziałam, na kontrolach są to aspekty bardzo ważne i brane pod uwagę. Zasada rozliczalności. Proszę Państwa, ja zawsze mówiłam, że ta zasada w Polsce no jest bardzo pilnowana. Co ona oznacza? Ona oznacza ni mniej, ni więcej jak posiadanie odpowiednich dowodów, które będą nam wskazywały na to, że mamy podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych, że odpowiednio je zabezpieczamy. Z tego powodu między innymi prowadzimy rejestr czynności przetwarzania, rejestr kategorii czynności przetwarzania, robimy ewidencję umów powierzeniowych, ewidencję upoważnień, ewidencję uprawnień do przebywania w pomieszczeniach, w których przetwarzane są dane osobowe. To może być również ewidencja zgód, czy ewidencja danych udostępnionych, tak? Zasada rozliczalności to są umowy. To są umowy współadministrowania, powierzenia lub udostępnienia. Więc tutaj musimy pamiętać o stworzeniu odpowiedniej dokumentacji, która będzie wskazywała, że faktycznie my wszystko realizujemy zgodnie z przepisami prawnymi i tutaj w odpowiedni, oczywiście w zgodzie również z terminami i zasadami zawartymi w innych regulacjach. Zasada integralności i poufności danych. Proszę Państwa, ta zasada jest również bardzo ważna, jeżeli chodzi o przetwarzanie danych osobowych. Ona dotyczy nie mniej, nie więcej jak zabezpieczenia danych osobowych. My jako procesor, jako administrator w niektórych czynnościach musimy tą poufność danych zabezpieczyć odpowiednio. Ja później Państwu przedstawię, na czym polega zagwarantowanie tej poufności i integralności. Wstępnie zaznaczę, to nie jest tylko zawieranie odpowiednich tutaj umów z podprocesorami naszymi, ale to jest też nadawanie właśnie upoważnień między innymi. To jest też, proszę Państwa, stosowanie pseudonimizacji czy anonimizacji, która
No niestety często, jak wskazują tutaj, wskazywane jest przy kontrolach, które wykonuje Urząd Ochrony Danych Osobowych, często jest niestety błędnie wykonywana, więc tutaj musimy też sobie przypomnieć zasady, jak to należy wykonywać odpowiednio. Zasada ograniczenia przechowywania danych. Proszę Państwa, ta zasada łączy się z zasadą ograniczenia celu przetwarzania danych, ale też i minimalizacji. Mówiąc najprostszym językiem, zbieramy te dane, które musimy i przetwarzamy je przez czasookres, który mamy dozwolony, czyli wskazany w przepisach ogólnie obowiązujących, ewentualnie w regulacjach naszych wewnętrznych, w których wskazujemy termin przechowywania danych osobowych. Z tych zasad wywiedziemy dalej, proszę Państwa, również kwestie właśnie, czy mamy podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych, czyli zgodności z prawem, czyli czy jest przepis prawny, czy dotyczy to realizacji zadania publicznego, czy też tak naprawdę powinniśmy pozyskać zgodę do przetwarzania danych osobowych. Czyli tak jak mówię, zasady są bardzo ważne, dlatego że one nam dla nas są podstawą do tego, żeby prawidłowo realizować cały proces przetwarzania danych osobowych. Czym jest przetwarzanie zatem danych osobowych? Proszę Państwa, przetwarzanie może przyjąć dwie formy. Może być to forma tradycyjna, która u Państwa będzie występować jak najbardziej, czyli to są dokumenty papierowe. To jest wypełnienie formularza, złożenie go w formie papierowej, osobiście w danej instytucji, która realizuje projekt unijny. Ale też to może być forma zinformatyzowana, czyli to jest też korzystanie z komunikacji elektronicznej. I tu mamy przetwarzanie danych w formie elektronicznej. Zobaczcie Państwo, drodzy, że teraz część z Państwa, którzy realizowali, powiedzmy, zadania polegające na szkoleniach, wcześniej były realizowane one w formie tradycyjnej, czyli były to szkolenia stacjonarne. Teraz część z Państwa przeszła w tryb zdalnego wsparcia swoich uczestników. I w tym momencie my mamy przetwarzanie danych również w formie elektronicznej. A pani Urszula tutaj zadała pytanie, zaraz do niego przejdziemy. Wracając do formy zinformatyzowanej. Zobaczcie Państwo, ta forma zinformatyzowania przetwarzania danych dotyczących zajęć prowadzonych w formie zdalnej będzie dotyczyła przetwarzania wizerunku za pomocą platform, z których korzystamy. Tutaj będzie również przetwarzanie pewnych informacji o danej osobie, czyli tutaj może być adres mailowy przetwarzany w formie właśnie elektronicznej, tu może być adres IP pozyskiwany przez platformę, za pomocą której się łączymy, więc widzimy, że tutaj mamy troszeczkę inne aspekty, że tak powiem, przetwarzania tych danych osobowych. Czym jest? Proszę Państwa, tak naprawdę przetwarzanie to jest każda czynność, która polega na pracy na danych osobowych. I to jest bardzo ważne, dlatego że później to jest element, który my rozpatrujemy, czy tak naprawdę powierzamy dane do przetwarzania, czyli czy jest konieczność zawarcia umowy powierzeniowej, czy też nie. Tak, czyli tu musimy zobaczyć, czy my wykonujemy pracę na danych osobowych. I przetwarzanie danych osobowych to jest nic innego, jak wykonywanie właśnie tych czynności na danych osobowych. Pani Urszula zadała pytanie, czy mogłaby Pani wymienić wszystkie rejestry dotyczące danych osobowych, które beneficjent powinien prowadzić. Chodzi o projekt, który dotyczy rekrutacji uczestników i pracowników.
Pani Urszulo, ja pozwolę sobie na to pytanie troszeczkę później odpowiedzieć, dobrze? Dlatego, że też ono nam, to, tutaj odpowiedź będzie też udzielona podczas szkolenia, więc też nie chciałabym się powtarzać. Więc za chwilę do tego, jak najbardziej tutaj ta odpowiedź się pojawi. Proszę Państwa, przykłady procesów przetwarzania, z jakimi możemy mieć właśnie do czynienia. Wspomniałam tutaj o zapisie obrazu wideo z zajęć, w których bierze uczestnik projektu. To jest ewidencja na przykład obecności dzieci w żłobku. To jest też na przykład właśnie publikacja wizerunku uczestników w mediach lokalnych w celu promocji projektów. Niszczenie tak zwanych zbędnych danych, czyli zobaczcie Państwo, tu wszędzie mamy do czynienia z konkretnymi czynnościami przetwarzania danych osobowych, tak? Zarządzanie personelem zatrudnionym w projekcie unijnym. Tylko że też pamiętajcie, drodzy Państwo, każdy z tych procesów to jest cykl czynności, które nam się pojawiają odnośnie właśnie procesu przetwarzania danych osobowych, tak? Bo zarządzanie personelem zatrudnionym w projekcie unijnym, zobaczcie Państwo, to jest moment rekrutacji danego pracownika do projektu, to jest wysłanie go na badania lekarskie, przeszkolenie go z zakresu BHP, tak? Później podpisanie umowy, co jest zawierane w tej umowie, następnie konstruowanie całej dokumentacji zatrudnieniowej takiego pracownika, czyli zobaczcie Państwo, to jest szereg czynności wykonywanych, tak? W tym procesie, który definiujemy jako przetwarzanie danych osobowych. Wprowadzenie danych uczestników do systemu. Jak najbardziej, proszę Państwa, wprowadzanie danych uczestników do systemu. Czyli czy ja, każdy może wejść do tego systemu, czy jednak trzeba mieć upoważnienie, trzeba weryfikację dostępową tutaj dokonać. Dalej, jakie konkretnie dane są wprowadzane? Czyli mamy czynność, ja to nazywam transportu danych osobowych z jednej formy, czyli z formy papierowej do formy elektronicznej. I też musicie mieć Państwo świadomość tego, że przetwarzanie danych osobowych może przybrać formę różną, czyli może się zacząć w procesie papierowym, przekształcić się na formę elektroniczną, później znowu wrócić do formy papierowej, czyli nam się zmienia forma wykonywania tej czynności przetwarzania danych osobowych. Dalej mamy, proszę Państwa, no, ewidencję obecności dzieci w żłobku, czyli prowadzenie na przykład dziennika, czy to zajęć, czy samej ewidencji, tak, czyli sprawdzanie obecności. Teraz kto może tego dokonywać? Czy uprawniony konkretnie pracownik? Jeżeli tak, no to w tym momencie, czy on posiada upoważnienie do danych osobowych? Czyli widzicie Państwo, że znowu ten proces składa się z poszczególnych odcinków. No i tu, proszę Państwa, znowu podkreślam, na samym początku, jak się pojawia Wam proces przetwarzania danych osobowych, Państwo powinniście się zastanowić nad poszczególnymi fazami, dlatego że każda z tych faz to są pewne dokumenty, które nam się pojawiają, które są później ważne przy realizacji zasady rozliczalności i tutaj przy kontroli między innymi właśnie kwestii dotyczących realizacji projektu unijnego. To jest coś, co się pojawiło wraz z RODO, dlatego że wcześniej myśmy się koncentrowali na samej kwestii dane osobowe, czyli na tym, czy mamy w ogóle do czynienia z danymi osobowymi. Na pewno Państwo słyszeli dyskusję, czy właśnie samo imię i nazwisko to już są dane osobowe, czy też nie.
I tutaj pamiętajcie, drodzy Państwo, że to jest każda informacja, która dotyczy danej osoby, która, za pomocą której możemy pośrednio lub bezpośrednio zidentyfikować daną jednostkę osobową. Więc tutaj musimy przyjąć, że to są wszystkie informacje, za pomocą których byśmy mogli zidentyfikować taką osobę fizyczną. Czyli podejście procesowe, weryfikujemy, czy dysponujemy odpowiednią podstawą prawną, tak? Czyli czy mamy przesłanki spełnione z artykułu 6 RODO lub artykułu 9, lub czy jest tutaj podstawa z 10 RODO do tego, żebyśmy mogli swobodnie pracować na tych danych osobowych. Czyli my musimy mieć faktycznie tą podstawę do tego, że stwierdzimy, tak, dysponujemy, mamy legitymację do tego, żeby na tych danych osobowych pracować. Dalej musimy ustalić, czy stosujemy tutaj zasady przetwarzania danych osobowych. Przede wszystkim zasada minimalizacji, czyli wyłącznie zbieramy te dane, które potrzebujemy, żeby realizować cel w danym procesie. Jeżeli ja mogę za pomocą mniejszej ilości danych zrealizować cel, to wiadomo, że powstaje pytanie, czy faktycznie ja potrzebuję większej ilości danych. Proszę Państwa, nie możemy zbierać danych na zapas, że być może nam się przydadzą w przyszłości. Zbieramy tylko to, co jest nam potrzebne. Owszem, bardzo często w umowach my mamy wskazane, że jednak zbieramy troszeczkę więcej danych, ale wtedy tą podstawą do ich zbierania i do przetwarzania tych danych będą właśnie zapisy tejże umowy. Dalej musimy określić retencję, czyli znowu to, co ja mówiłam, to dotyczy realizacji zasady archiwizacji. Retencja danych, czyli przez jaki okres będziemy przechowywać te dane. Owszem, tutaj nam się pojawia trwałość projektu. Zawsze na tym będziemy się opierać, ale zobaczcie Państwo, że jeżeli mówimy tutaj na przykład o zatrudnieniu personelu, tu nam się pojawiają też przepisy branżowe, czyli ile lat ja jestem zobowiązana do przechowywania akt pracowniczych swoich pracowników zaangażowanych w projekt unijny. Dalej mamy, zobaczcie Państwo, rejestr czynności przetwarzania. Dokument, który jest bardzo dobry pod kątem właśnie kontroli, dlatego że w tym dokumencie, proszę Państwa, my mamy zawarte, kto przetwarza, jaka jest podstawa prawna przetwarzania, jakie dane my przetwarzamy, tak, czy powierzamy te dane, czy udostępniamy, czy mamy współadministrowanie. Dodatkowo mamy zapisane w rejestrze czynności przetwarzania, czy jest tutaj udostępnianie danych poza do tak zwanych krajów trzecich, tak, czyli poza Unię Europejską, jakie zabezpieczenia stosujemy i właśnie ile lat będziemy przechowywać na dane osobowe. Dalej, do każdego procesu musimy się zastanowić, czy konkretny pracownik ma upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Tutaj nie może mieć miejsca sytuacja, w której mamy osobę, która u nas pracuje i ma ona dostęp do danych osobowych jako osoba nieupoważniona. Dlatego proszę Państwa, zobaczcie, tak ważne są kwestie dotyczące na przykład uregulowania wewnętrznego, dotyczącego wejścia do danych mieszkań, dostępu do danego komputera, do danego konta, logowanie się, dostęp do poczty, kto ma, kto nie ma. To wszystko musi nam wynikać jasno z naszych uregulowań wewnętrznych i tutaj to jest ważne też właśnie w kontekście ewentualnej kontroli z Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ja tutaj nie mówię o kontroli samej z
instytucji pośredniczącej czy zarządzającej, ale już z Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Czyli to obecnie skupiamy się, tak jak Państwu powiedziałam, na procesie przetwarzania danych osobowych. Jako procesor, mimo że jesteśmy procesorem, powinniśmy również zastosować odpowiednie i adekwatne do zagrożeń i do kategorii przetwarzanych danych osobowych środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne, jak i organizacyjne. Cała ta odpowiedzialność będzie spoczywała na nas, mimo że jesteśmy procesorem, czyli a w niektórych czynnościach jesteśmy administratorem, to tutaj musimy przyjąć tą zasadę, że administrator danych osobowych, który nam zleca przetwarzanie danych osobowych, ma prawo od nas wymagać zabezpieczeń na odpowiednim poziomie. I stąd ważne jest, żeby zanim przystąpimy do projektu innego, zastanowić się, czy faktycznie my dysponujemy odpowiednimi środkami zabezpieczającymi, zarówno technicznymi, jak i organizacyjnymi, tak? Bo to też jest ważne. I tutaj to wszystko właśnie analizujemy pod kątem zagrożeń. To później, proszę Państwa, wychodzi nam w analizie ryzyka. Analiza ryzyka jest kolejnym dokumentem, który nam się pojawia, który my musimy pokazać podczas kontroli projektu w tej działce dotyczącej ochrony danych osobowych. Czyli zobaczcie Państwo, już było wcześniej o rejestrze czynności przetwarzania, teraz mamy analizę ryzyka. Z tej analizy ryzyka uzyskujemy informacje, jak my jako podmiot zabezpieczamy dane osobowe i czy jest duże prawdopodobieństwo narażenia tych danych osobowych na jakieś szkody, czyli właśnie na zhakowanie, jeżeli one są w systemie informatycznym, ewentualnie na inną formę wycieku, tak? Czyli tutaj może być kradzież, tutaj może być zgubienie, czyli to wszystko my musimy sobie tutaj odpowiednio udokumentować i to nam później wychodzi w analizie ryzyka. Proszę Państwa, w projektach, tak jak mówiłam, mamy formę papierową i mamy formę elektroniczną. Zastanawiamy się na sam początek, kto tak naprawdę powinien mieć uprawnienie do przetwarzania danych osobowych, czyli czy mam upoważnienie do tego, żeby mieć dostęp do tych danych osobowych i dopiero następnie analizujemy kolejne aspekty. Proszę Państwa, teraz skończył nam się czas 45 minut. Zanim przejdziemy sobie do omawiania poszczególnych właśnie kwestii dotyczących tutaj kwestii upoważnień, czy dana osoba posiada upoważnienia, czy też nie, co powinno być zawarte w takim upoważnieniu, to na te pytania sobie odpowiemy już po przerwie. Proszę Państwa, ja wspomniałam przed przerwą, że tutaj to podejście procesowe wymusza na nas udzielenie odpowiedzi na pewne pytania. Jednym z tych pytań jest właśnie, czy mam upoważnienie do przetwarzania danych osobowych uczestnika projektu. Proszę Państwa, jedną z dokumentacji, która bardzo często jest wymagana podczas kontroli projektu unijnego, jest wskazanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz rejestru upoważnień. Te rejestry upoważnień jest to zestawienie wszystkich upoważnień, które nadaliśmy odnośnie przetwarzania danej kategorii danych. U Państwa w projektach
macie Państwo upoważnienie, które jest najczęściej przesyłane Wam w formie mailowej. Jest to upoważnienie dostępowe do systemu SLA i to jest jedno z upoważnień. Drugie upoważnienie, które Wam się pojawia odnośnie właśnie dostępu do i możliwości wykonywania czynności przetwarzania na danych osobowych uczestników, danych osobowych również kontrahentów, którymi będziecie współpracować w ramach realizacji projektu, jest to upoważnienie właśnie projektowe, które tutaj na formularzu oczywiście odpowiednio oznaczonego emblematami unijnymi, na takim upoważnieniu również wskazujecie konkretną osobę fizyczną danego pracownika, który ma ten dostęp do wykonywania takich czynności na tego typu danych. Dodatkowo może być też upoważnienie ogólne. Mamy to wtedy do czynienia z takim upoważnieniem, które jest nadawane pracownikowi w związku z procesem zatrudnienia go w danej jednostce, w danym podmiocie, bo jak wiecie Państwo, zatrudnienie może być odbywać się tylko i wyłącznie w ramach tylko do projektu, ale też mamy też zatrudnienie, że tak powiem, całościowe, czyli prowadzę podmiot, który między innymi realizuje projekty unijne, ale mam pracowników zatrudnionych normalnie do innych procesów również pozaprojektowych, więc taka osoba również będzie dysponowała takim upoważnieniem. Kończyłam na kwestii dotyczących danych odnośnie wskazań i wyroków. Proszę Państwa, miejcie świadomość, że w przypadku takich danych ustawodawca nasz krajowy wprowadził w przepisach szczegółowych, że takie osoby muszą mieć ekstra upoważnienie. I faktycznie pojawił się pogląd, który wręcz mówił, że to powinno być ekstra upoważnienie nadane takim osobom w formie, że tak powiem, pisemnej. No i tu powstaje nam pytanie, czy upoważnienie powinno mieć tylko formę pisemną, czy też również może być to polecenie w formie ustnej nadane danemu pracownikowi do wykonywania czynności na danych. Proszę Państwa, ze względu na zasadę rozliczalności u nas jest przyjęte, że no raczej powinno to przyjąć formę pisemną, co nie oznacza, że pewnych poleceń ustnych nie będziemy wykonywać. Tutaj jak najbardziej musimy pamiętać o tym, że mamy polecenia wykonywania tak zwanych czynności w ramach właśnie poleceń służbowych. No, ale jeżeli mówimy tutaj o przetwarzaniu danych osobowych, pamiętajmy o tym, żeby stworzyć odpowiedni dokument z tejże czynności. Czyli reasumując, mamy upoważnienie dotyczące naszego pracownika, czy ma on prawo wykonywania czynności na danych osobowych. Mamy dokument dotyczący upoważnienia przetwarzania danych osobowych w projekcie i mamy upoważnienie dostępowe do danego systemu. Pod kątem ścieżki audytowej tutaj wszystko zależy też od tego, jak bardzo u Państwa są procesy zaawansowane zarządzania informacjami. Może się pojawić również ścieżka polegająca na tym, że zanim dojdzie do wystawienia upoważnienia, należy wystąpić z wnioskiem do administratora, czyli tutaj do pracodawcy, o nadanie danego upoważnienia. I w tym momencie taki wniosek również musimy mieć podłączony pod dane upoważnienia. Jak bardzo szczegółowe mają być te upoważnienia? No tutaj proszę Państwa, tak jak powiedziałam, są formularze, które są narzucone i tutaj między innymi zobaczcie Państwo, upoważnienie do SLA ma konkretną formę, również upoważnienie do przetwarzania w danym projekcie
zbiorze danych osobowych, też jest to pewien formularz. Co nie znaczy, że ja nie mogę sobie rozbudować tego upoważnienia danemu pracownikowi. Ja mogę tak rozbudować to upoważnienie, że z niego będzie wynikało, czy ten pracownik ma dostęp do poczty elektronicznej, czy ma prawo pobierać klucz do danego pomieszczenia. Mogę bardzo szczegółowo wskazać, do jakich czynności konkretnie on ma upoważnienie, czyli mogę zawrzeć sformułowanie bardzo ogólne do przetwarzania danych osobowych w związku z zakresem czynności, ale mogę też bardzo szczegółowo wymienić te procesy przetwarzania, czyli czy ma prawo wglądu, modyfikacji, usuwania, archiwizacji, przenoszenia, udostępnienia. Powiem Państwu tak, stosuję zarówno upoważnienia bardzo szczegółowe, jak i ogólne. Prawda jest taka, że jeżeli mam rozbudowany system zarządzania informacją w danej jednostce rozbudowany, to tutaj w samym wniosku będzie już wskazane, czy taki pracownik właśnie ma też dostęp do poczty i do wspomnianego klucza do danego pomieszczenia. Po nadaniu takiego upoważnienia oczywiście tworzymy ewidencję. I tutaj proszę Państwa, ta ewidencja, o tą ewidencję zazwyczaj jesteśmy proszeni przez organy, które kontrolują zarówno realizację projektu unijnego, jak też sam Urząd Ochrony Danych Osobowych również taką ewidencję często żąda i prosi o wskazanie. W tej ewidencji wskazujemy imię, nazwisko podmiotu uprawnionego, tak, możemy wskazać sobie zakres, oczywiście numer danego upoważnienia i bardzo ważna kwestia, czasookres obowiązywania. Jeżeli mamy na czas realizacji projektu, ważne jest, żeby jeszcze dodatkowo zawrzeć kolumnę dotyczącą odebrania danego upoważnienia, dlatego że nie wszyscy pracownicy są z nami podczas realizacji danego projektu. Może się zdarzyć, że dany pracownik nas opuści wcześniej. Wtedy musimy wpisać tą datę, w którym nastąpiło odebranie takiego upoważnienia. I teraz znowu, jeżeli mamy bardzo rozbudowany system i powiem Państwu szczerze, że pod kątem audytowej ścieżki, to jest bardzo ważne, że jeżeli następuje kwestia pożegnania się z pracownikiem w trakcie realizacji projektu, bardzo jest ważne, żeby jego bezpośredni przełożony zawnioskował o odebranie takiego upoważnienia, czyli nam się pojawia dokument, który powinien znaleźć się w tym pliku dotyczącym właśnie uprawnień. A dalej, proszę Państwa, jeżeli mówimy tutaj o właśnie tym pojęciu procesowym, zobaczcie Państwo, obok również wskazania zakresu danych danych, my musimy się zastanowić, na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy te dane osobowe. I tutaj, proszę Państwa, co do zasady będziemy szukali tych podstaw w artykule 6, w artykule 9 i tu mamy bardzo precyzyjnie wskazane przesłanki, proszę Państwa, przetwarzania danych osobowych. Przede wszystkim zobaczcie Państwo, pojawia nam się zgoda, zobowiązanie umowne, obowiązek prawny, żywotne interesy osoby, zadanie leżące w interesie publicznym, czy uzasadniony interes firmy, która przetwarza dane osobowe. I tutaj, proszę Państwa, pamiętajcie o tym, że te przesłanki rozczytujemy w ten sposób, że najpierw patrzymy od przesłanki drugiej w dół, dopiero na samym końcu opieramy się na zgodzie. Kiedy ta zgoda może nam wystąpić, proszę Państwa? Ano wtedy, kiedy w katalogu danych, które możemy pozyskiwać, na przykład zabraknie numeru telefonu. Wtedy, kiedy zabraknie nam adresu mailowego. Ewentualnie teraz w przypadku lockdownu i przeniesienia części zajęć w formę zdalną, zobaczcie Państwo,
myśmy byli zobowiązani do faktycznie odebrania tutaj zgód od uczestników, że wyrażają zgodę na to, żeby te zajęcia się w taki sposób odbywały i że te dane będą w ten sposób przetwarzane, czyli pojawiło nam się coś poza wskazanym zakresem wynikającym nam z umowy, czyli to są dane tak zwane nadprogramowe. Wtedy zazwyczaj ta zgoda nam się pojawi. Oczywiście, jeżeli pobieramy zgodę, proszę Państwa, pamiętajmy o tym, że osobom fizycznym przysługuje prawo wycofania zgody w każdym czasie. Owszem, to nie wpływa na legalność przetwarzania przed tutaj wycofaniem tej zgody, ale wycofanie zgody powoduje nam to, że wtedy mamy zastopowane przetwarzanie danych osobowych. Czyli my nie możemy tych danych dalej na nich wykonywać czynności przetwarzania. A pamiętajmy, że archiwizacja to też jest czynność przetwarzania. Co to oznacza dla nas? No tutaj ze względów właśnie jakbyśmy spojrzeli na interpretacje prawne, to oznacza, że powinniśmy te dane co? Usunąć. Dlatego tak zgoda jest dosyć problematyczną podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych. Co nam się tutaj może pojawić, proszę Państwa, i co ja tutaj w niektórych jednostkach wprowadziłam? Otóż, proszę Państwa, ja wprowadziłam też kwestię rozliczalności w postaci ewidencji zgód. Wiem, że to jest dosyć, że tak powiem, kontrowersyjny pogląd, ale dlaczego ja to wprowadziłam? Ze względu na to, że po jednym z wyroków, który się ukazał u nas na gruncie polskim, gdzie badane były podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych, pojawiła się kwestia danych, które były pozyskiwane na podstawie zgody. I UODO, czyli Urząd Ochrony Danych Osobowych, zapytał podmiot przetwarzający, czy przedstawi dokument, z którego jasno wynika, kiedy zgoda była pozyskana i kiedy ta zgoda została wycofana, ewentualnie przestała obowiązywać. Ten podmiot nie przedstawił takiego dokumentu i to zostało później w raporcie pokontrolnym wypunktowane jako naruszenie tej zasady rozliczalności. Więc miejmy świadomość, że jeżeli nie robimy ewidencji zgód, nam z tej zgody, z tego formularza zgody powinno jasno wynikać, do kiedy ta zgoda obowiązuje, na jaki czas okres, ewentualnie jeżeli została wycofana, to żeby było jasno odnotowane, kiedy nastąpiło wycofanie tejże zgody. Owszem, tu pamiętajcie, drodzy Państwo, że dla nas jako podmiocie, który dokonuje przetwarzania danych osobowych, my musimy poinformować właśnie tą osobę o tych aspektach w obowiązku informacyjnym, czyli do tej zgody zazwyczaj będzie również dołączony obowiązek informacyjny, chyba że obowiązek informacyjny został spełniony wcześniej i w nim już zostały te aspekty zgody poruszone przez nas jako podmiot, który dysponuje tymi danymi osobowymi. Co nam jeszcze, jaka nam podstawa prawna wystąpić może w projektach? No między innymi zobaczcie Państwo zobowiązanie umowne. Jak najbardziej zawierane są umowy tutaj przez nas odnośnie realizacji projektu i tam również pojawiają się dane osobowe. I to zobowiązanie umowne może zawierać ta umowa, może zawierać paragrafy, które jasno będą precyzować katalog danych osobowych, które my możemy przetwarzać. Żywotne interesy osoby pojawią się nam w sytuacjach nagłych, tak? To może być jakaś katastrofa, to może być właśnie epidemia. To są takie sytuacje nieprzewidywalne, w których te dane osobowe będą przetwarzane. To może być konieczność hospitalizacji.
Zadania leżące w interesie publicznym jest to realizowanie zadań przez jednostki, tak, organy przede wszystkim publiczne i to jest ta podstawa, na której te organy działają. Jeżeli chodzi o uzasadniony interes, czyli tak zwana litera F, pamiętajmy o tym, że to będzie przede wszystkim dotyczyło marketingu, który marketingu i tutaj usług reklamowych jak najbardziej może się nam ta podstawa prawna pojawić. Oczywiście przy literze F my musimy tutaj stworzyć dokumentację, z której będzie jasno wynikało, że ta podstawa jest tą podstawą, z której my musimy skorzystać, bo wiem, nie ma innej podstawy do tego, żeby przetwarzać dane osobowe. Proszę Państwa, jeżeli mówimy o danych wrażliwych, no to tutaj ja już wcześniej wyjaśniłam, czym są dane wrażliwe. Podstaw prawnych będziecie Państwo szukali w artykule 9, tutaj na slajdach macie przytoczony ten artykuł 9. Pamiętajcie, drodzy Państwo, że tutaj jest ta podstawa prawna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z zatrudnieniem, czyli te osoby, które są zatrudnione do projektu, tak, i ich dane osobowe przetwarzamy odnośnie tutaj procesu zatrudnieniowego, jak najbardziej to jest ta przesłanka, tutaj szukamy przesłanki przetwarzania tych danych osobowych. Zachęcam Państwu, żebyście się zapoznali bardzo szczegółowo właśnie z tymi podstawami przetwarzania danych osobowych. W formularzu zgłoszeniowym. Jaka jest podstawa przetwarzania tych danych osobowych? Jak wiecie, drodzy Państwo, tutaj tą podstawą prawną, jeżeli dany kandydat do nas się zgłasza, chce wziąć udział w projekcie, czyli zobaczcie, jest to wyrażenie woli poprzez czynność, tak? A jakie dane tutaj będą w tym formularzu zgłoszeniowym? Nam ten formularz zgłoszeniowy bardzo często jest tutaj, że tak powiem, zdefiniowany poprzez rodzaj projektu, który realizujemy. Pewne dane muszą być podane ze względów właśnie projektowych i te dane muszą się w tym formularzu znaleźć. Więc mamy tutaj podstawę, która nam legitymuje to, że my te dane pozyskujemy od danego kandydata. Jednakże część z danych będzie tak zwane, będą tak zwanymi danymi, które będą wymagały zgody. I w tym momencie to też powinno być jasno określone w tym formularzu. Czyli tam, gdzie, reasumując, każdy formularz zgłoszeniowy, do każdego formularza zgłoszeniowego my musimy mieć załączony obowiązek informacyjny, w którym wyjaśnimy, jakie są podstawy prawne do pozyskiwania przez nas w tym formularzu zgłoszeniowym danych od danej jednostki osobowej. To mówimy tutaj o formularzu zgłoszeniowym do projektu, uczestnika do projektu, tak? Czyli tą podstawą będzie zarówno czynności zmierzające do zawarcia przyszłościowej umowy z uczestnikiem, która będzie go zobowiązywała do tego, że bierze udział nam w projekcie, ale to będą też pewne przepisy i to też będzie zgoda. Więc tutaj te wszystkie aspekty my musimy zawrzeć właśnie w tej informacji dołączonej do tego formularza zgłoszeniowego, czyli ten obowiązek informacyjny. Oczywiście, proszę Państwa, proszę nie zapominać, że my musimy tam poinformować, kto
jest administratorem danych osobowych. I w projektach tutaj pamiętajmy o tym, że musimy się odnieść zarówno do instytucji zarządzającej, jak i pośredniczącej i do naszej roli jako procesora i ewentualnie wskazać, komu my dalej będziemy podpowierzać dalej te dane osobowe. Tutaj mamy również wskazane dane osobowe w liście obecności. Jakie dane mogą się znaleźć, jakie nie powinny się znaleźć? Proszę Państwa, z listami obecności od samego początku, tutaj już na samym początku pojawiły się pytania, czy faktycznie wszystkie dane powinnam pozyskiwać, jak te listy tworzyć, no bo też powinnam zabezpieczyć tak te listy przed nieuprawnionym dostępem. Przede wszystkim pojawia się nam kwestia, kto te listy tworzy i kto tak naprawdę te listy daje do podpisu, tak? Czy to daje podmiot, który na nasze zlecenie wykonuje jakieś czynności, czy tylko pilnuje, żeby ta lista była wypełniona. To jest jedna kwestia. Jakie dane? No imię, nazwisko najczęściej się pojawia, no i podpis, tak? Tu, proszę Państwa, pamiętajcie, że mogą się pojawić projekty, które będą skierowane do uczestników niepełnoletnich. Czy taki uczestnik niepełnoletni powinien się podpisywać, tak, na liście obecności? Czy jego podpis ma w tym momencie moc prawną, co z osobami, które są ubezwłasnowolnione. Też są projekty, które są skierowane do osób, które mają właśnie odebraną zdolność do czynności prawnych. I tutaj, proszę Państwa, proszę pamiętać o tym, że no, u nas w kraju mamy też przepisy dodatkowe w postaci kodeksu cywilnego i tutaj cywilistyka jak najbardziej nas obowiązuje. Dane osobowe w umowach cywilnoprawnych. Czy w umowach cywilnoprawnych ja będę podawać PESEL w stosunku do osoby fizycznej, jeżeli z osobą fizyczną jest zawierana umowa, czy jednak ograniczę się tylko do imienia, nazwiska i adresu zamieszkania? Proszę Państwa, tutaj powiem Państwu, że też przechodziłam kwestię dyskusji, tak, na ten temat, bo faktycznie wcześniej z osobami fizycznymi, jeżeli dochodziło do podpisywania umów cywilnoprawnych, no, to było coś normalnego, że się wskazywało PESEL takiej osoby fizycznej lub serię i numer dowodu. No powstaje pytanie, czy oznaczenie stron w umowie cywilnoprawnej polega na tym, że już zaraz odpowiemy Pani Moniko na pytanie, czy w takim razie ten PESEL powinien się pojawić, tak, w oznaczeniu stron. Proszę Państwa, tutaj pamiętajcie o tym, że jeżeli umowy, to też zależy od charakteru umowy. Mamy umowy cywilnoprawne, czyli to są umowy zlecenie, umowy o dzieło. Jeżeli mamy umowy zlecenie, tak, z osobą fizyczną, pytanie jest, czy mamy do czynienia z umową ozusowaną, czy też nie. Czy to jest tylko umowa na świadczenie usług, albo to jest tylko umowa właśnie, czy to zatrudnieniowa. I tutaj wszystko będzie, że tak powiem, wynikało z tego, z czym my mamy do czynienia i z jakim stosunkiem cywilnoprawnym, z jakim stosunkiem prawnym mamy do czynienia. Co do zasady, jeżeli mamy umowa zawarta dnia tego i tego między i wskazany nami, naszym podmiotem A i wskazany jest konkretny druga strona, zazwyczaj oznacza się taką osobę w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania. Czy to są dane wystarczające? Z punktu widzenia oznaczenia stron byłyby to dane wystarczające, ale to nie znaczy, że nie mogą się zawsze znaleźć w umowie dodatkowe dane osobowe. To są stosunki, jeżeli mówimy o umowach cywilnoprawnych, zobaczcie Państwo, to są stosunki cywilnoprawne. Tutaj dwie strony między sobą ustalają, jakie dane osobowe znajdują się w danej umowie, tak? Czy zatem wskazanie PESEL-a będzie czymś złym? Na dzień dzisiejszy powiem Państwu tak, jeszcze trafiają się umowy, które posiadają PESEL w oznaczeniu stron i które już tego PESEL-a
nie posiadają. Czy w umowie wolontariackiej można wpisać dodatkowo telefon, adres mail, PESEL, adres i adres mail, PESEL i adres jest. Pani Agnieszko, nie bardzo rozumiem. Czy można wpisać dodatkowo telefon i adres mail? Proszę Państwa, do kontaktu, telefon i mail Pani doprecyzowała, do kontaktu zawsze mogą się pojawić paragraf, który będzie zawierał informacje dotyczące kontaktu do takiej osoby. Czyli strony ustalają, że kontakt będzie się odbywał poprzez i wskazany adres mailowy i telefon. Tutaj nie ma podstaw do tego, żeby zabronić wpisywanie tych kategorii danych do umowy. Tylko kiedy na nie będziemy zwracać uwagę? No pod kątem zabezpieczenia takiej umowy, czyli przechowywanie takiej umowy i później ewentualnie udostępniania takiej umowy. Państwo pamiętajcie o tym, że czasami jesteście proszeni o skan takich umów do kontroli i wtedy tutaj musicie pamiętać i zadać sobie pytanie, czy ja przypadkiem nie powinnam zabezpieczyć tego w formie, że te dodatkowe dane jednak będę przesłaniać, czyli zastosować tutaj odpowiednią anonimizację danych, żeby te dodatkowe dane nie wpadły w ręce osoby, która tak naprawdę nie ma podstaw prawnych do dostępu do takich danych. Wcześniej padło pytanie jeszcze a propos listy obecności, jeżeli mówimy tutaj o osobach niepełnoletnich. Proszę Państwa, mam sytuację taką właśnie, że jeden podmiot realizuje zadania, które są skierowane do osób niepełnoletnich. Niepełnoletnich, czyli ograniczona czynność do zdolności czynności prawnych. Pamiętajcie o tym, że czynności zwykłego zarządu, tak zwanego zwykłego zarządu, te osoby mogą dokonywać, tak? Czyli tutaj te takie podstawowe czynności prawne jak najbardziej te osoby mogą wykonywać, tak? Gorzej jest z osobami, które tej zdolności do czynności całkowicie nie posiadają, tak? Czyli mamy do czynienia z ubezwłasnowolnieniem. W tym momencie ja w przypadku takich osób, tutaj akurat to dotyczyło też osób z niepełnosprawnościami pewnymi, tu myśmy wprowadzili takie oświadczenie opiekuna, które dawał możliwość, że ta osoba, która została pozbawiona całkowicie zdolności do czynności prawnych i mogła stosować oznaczenie na liście, które wykazywało, że tak była ona obecna w danym momencie. Myśmy coś takiego wprowadzili, to przeszło kontrolę i jak najbardziej zostało zaakceptowane tutaj przez podmiot nasz kontrolujący. No, oparliśmy się w kontekście tak tutaj stricte cywilistyki, bo pamiętajmy o tym, że osoby, które tak naprawdę nie posiadają zdolności do czynności prawnych, no to w tym momencie no, tutaj te czynności, które by dotyczyły właśnie pewnych kwestii związanych z ich egzystencją, tak, z ich funkcjonowaniem, no tutaj do pewnych czynności prawnych, no tylko opiekun może dokonywać tych czynności. A pani Izabela prosi o prostą odpowiedź, tak? Dobrze, może faktycznie odpowiedziałam trochę jak w prawniczym języku. Proszę Państwa, osoby w postaci dzieci, które się podpisują na listach obecności, mające tutaj ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jak najbardziej taki podpis dziecka może być uznany, tak? Powiem Państwu tak, raczej zalecałabym, żeby to było robione troszeczkę w inny sposób. Sprawdzana jest obecność, tą obecność sprawuje opiekun, który w tym momencie dokonuje, może inaczej, prowadzi zajęcia, tak? Tutaj jego podpis jest tym podpisem, który
ma moc prawną i w tym momencie jest to legitymacja dająca poświadczenie, że tak, on potwierdza, że te osoby były. Czy pani Izabela? No właśnie, tak, tak, czyli najlepiej tak jak w szkole, jak najbardziej, proszę bardzo. Proszę Państwa, wracając do umów cywilnoprawnych, to tutaj jeszcze proszę pamiętać o jednym. Mogą Wam się pojawić w umowach cywilnoprawnych dane osób trzecich, czyli osób, które będą wskazane właśnie, mogą być wskazane do kontaktu. Te osoby są wskazane do kontaktu i najczęściej dotyczy to osób, które są zaangażowane w jakieś stosunki prawne z podmiotem, z którym będziemy współpracować. To są najczęściej jego pracownicy, tak, czyli osoby zatrudnione w danym podmiocie, czyli te dane osobowe jak najbardziej mogą się znaleźć w umowie, bo tutaj jest podstawa w postaci stosunku zatrudnieniowego wobec takich osób. Oczywiście pracodawca wtedy będzie musiał poinformować swoich pracowników o tym, że te dane mogą być udostępnione w ramach właśnie realizacji przez te osoby swoich zadań, tak, wynikających ze stosunku zatrudnieniowego. Pani Urszulo, zostawiłam je na później. Pani Urszula pyta się o pytanie, czy umknęło mi pytanie o rejestry. Nie, jak najbardziej pamiętam Pani Urszulo i na to pytanie odpowiemy, tylko po prostu by nam to zaburzyło troszeczkę szkolenie, tak? I dlatego zostawiam je na koniec, bo będziemy sobie podsumowywać, jakie rejestry powinniśmy prowadzić. Państwa. Kolejny slajd dotyczy procesora. Tak jak wspomniałam, Państwo jako podmioty, które realizujecie projekty, jak najbardziej jesteście procesorami. Dodatkowo możecie korzystać z tak zwanych podprocesorów, czyli wy powierzacie dane dalej do przetwarzania innym podmiotom. I tutaj te podmioty będą również występowały w charakterze procesora. Z procesorami mamy do czynienia w momencie, kiedy to administrator, czyli zlecający, decyduje o celu i zakresie przetwarzania danych osobowych. I wtedy ten, kto zleca podjęcie czynności przetwarzania danych osobowych, ma prawo wymagać od procesora, żeby odpowiedni pułap zabezpieczenia zastosował. I tutaj no, pojawiły się kwestie, czy można wymagać dodatkowe wynagrodzenie za tego typu rzeczy. Nie zdziwcie się Państwo, jeżeli byście mieli do czynienia z takimi sytuacjami, bo w świetle obowiązujących przepisów prawa taki procesor jak najbardziej może wymagać dodatkowych rekompensat za stosowanie lepszego zabezpieczenia tychże danych osobowych przetwarzanych przez siebie w imieniu administratora. Relacje między administratorem a procesorem regulują umowa powierzenia. Tak jak powiedziałam, te umowy powierzenia są bardzo ważne dla Państwa, dlatego że jeżeli decydujecie się na zawarcie umowy powierzenia, to pamiętajcie Państwo, że te umowy powierzenia musicie zaraportować w niektórych projektach unijnych do administratora, czyli tutaj do instytucji pośredniczącej i później zestawienie jest wymagane od Was, żebyście przedstawili. Tu macie Państwo cechy charakterystyczne dla procesora wskazane. Jak najbardziej one nam charakteryzują rolę procesora. Współadministrator jest to inna forma współpracy odnośnie przetwarzania danych osobowych. Mamy z nią do czynienia wtedy, kiedy dwa podmioty wspólnie decydują o celu i zakresie przetwarzania danych osobowych. Wtedy jasno dzielą kompetencje między siebie i tutaj kwestie dotyczące zabezpieczeń. Wspólnie ustalają, jakie zabezpieczenia będą, że tak powiem, zastosowane w celu tutaj zagwarantowania poufności i integralności tychże
danych. I tutaj, proszę Państwa, no, mogą się też pojawić sytuacje takie, że czy w przypadku właśnie umów z procesorem, czy współadministratorem, tak, mogą się pojawić kwestie właśnie funkcjonowania lub przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych. I zobaczcie Państwo, system ESL jest to system centralny, jak ja to nazywam, czyli tutaj system centralny, w którym my wpuszczamy dane osobowe. My tak naprawdę nie administrujemy tym systemem, tak? My tylko wpuszczamy tam dane, mamy dostęp do tych danych i teraz poprzez danie nam dostępu do tych danych administrator, czyli ten, który nadaje nam dane osobowe, uprawnienie do dostępu do tego systemu, już dokonuje pewnej kategoryzacji tutaj tej dostępowej, czyli jakieś bezpieczeństwo jest zagwarantowane już na tym pierwszym etapie. Czy te dane, pani Urszula się pytała, w tym systemie są bezpieczne? Powiem pani tak, no, założenia są takie, że jest to odpowiednio ze względu na to, że to jest system tak zwany centralny, tak, że te dane są bezpieczne. Owszem, istnieje zawsze prawdopodobieństwo narażenia tych danych na wyciek w postaci tego, że pracownik, który tak naprawdę miał dostęp do uprawnienie do tych danych, że on po prostu poprzez tak zwane no, popełnienie czynu niezgodnego z prawem, tak, dokona pozyskania tych danych z tej bazy, zgra gdzieś te dane, tak, w jakiś plik, tak, i dokona przeniesienia tych danych gdzieś poza ten system, więc tutaj no zawsze istnieje ten sabotaż pracowniczy, zawsze nam się gdzieś może pojawić. To może być też nieświadomość pracownika, że jednak nie powinien dawać hasła dostępowego do tego systemu innym osobom, tak? To może być też sprawa związana z kwestią taką, że na przykład zaloguje się do systemu i zostawi system otwarty i wyjdzie z pokoju, tak? I ktoś inny wykorzysta. Więc tutaj, proszę Państwa, zawsze ta kwestia bezpieczeństwa, no musimy mieć tutaj świadomość, że mimo, że jest to system, że tak powiem, no, centralny, niby zabezpieczony, tak, i jest tutaj weryfikacja i tak dalej, no zawsze przez brak świadomości pracownika, czy przez niedbalstwo pracownika, no może dojść do sytuacji takiej, że te dane mimo wszystko zostaną z tego systemu pozyskane. Czy pani Urszulo, czy satysfakcjonuje panią ta odpowiedź? Jeżeli tak, to prosiłabym o informacje. Jeżeli nie, to też. Proszę Państwa, pamiętajmy o tym, że mamy tutaj zarówno fizyczne, jak i technologiczne kwestie zabezpieczenia. Fizyczne, czyli tak jak między innymi ta polityka kluczy, o której mówiłam, czyli dostępu do danych pomieszczeń. Ja dodatkowo, jeżeli mówimy tutaj o upoważnieniach i o możliwości poruszania się po danym po danej przestrzeni, w której przetwarzane są dane osobowe, ja też kategoryzuję tutaj osoby, z którymi mam do czynienia. Pracownikom nadaję upoważnienie do przetwarzania, czyli do pracy na danych osobowych, ale są też pracownicy, którzy na danych osobowych nie pracują, a jednak przebywają nam w pomieszczeniach, w których te dane są przechowywane, przetwarzane. Takie osoby też jednak ja postanowiłam uchwycić i stworzyłam dla nich tak zwane uprawnienie do samodzielnego poruszania się po pomieszczeniach, w których dane osobowe są przetwarzane. Jest to próba uchwycenia tutaj i zabezpieczenia też tych informacji, do których ja mam dostęp, do tych danych, które ja przetwarzam, bo te osoby mimo wszystko no, widzą, jak są przechowywane te dane, tak, mają dostęp do formularzy, które są odłożone, że tak powiem, na biurko w czasie pracy, mimo że też przebywają w momencie, kiedy ja jestem dostępna, tak, też pracuję w tym pomieszczeniu. Więc tutaj też możecie Państwo w ten sposób próbować sobie uregulować kwestię, kto wam się porusza w przestrzeni, w której ma miejsce przetwarzanie
danych osobowych. Zabezpieczenia technologiczne, czyli informatyczne. Tutaj zawsze zwracam uwagę, proszę Państwa, na aspekty dotyczące kwestii informatycznych. Pamiętajcie, że hasła dostępowe do komputera, tak, do systemów, są to hasła, które no, nie powinny być udzielane innym osobom. Również tutaj pojawiają się nam kwestie, jak w ogóle sieć w danym podmiocie jest zabezpieczona przed możliwościami ataku z zewnątrz. Więc tutaj, jeżeli będziecie Państwo mieli pytania konkretnie o kwestie fizycznych i technologicznych zabezpieczeń, to jak najbardziej na czacie Państwu na te aspekty odpowiem. Wszystkie te kwestie dotyczące metod zabezpieczenia danych osobowych wyjdą nam później w dokumencie, który nazywamy analizą ryzyka. Ja do projektów robię zawsze, że tak powiem, osobną analizę ryzyka, dlatego że różne projekty mogą dotyczyć różnej kategorii danych, to znaczy może inaczej, nie różnej kategorii danych, tylko różnych procesów, tak? I w tym momencie ja analizę ryzyka zawsze robię odnośnie konkretnego projektu i przedstawiam instytucji kontrolnej. W niektórych sytuacjach będziecie Państwo robili tak zwaną pogłębioną analizę ryzyka, szczególnie tam, gdzie jest duża ilość danych przetwarzanych i tutaj jak najbardziej wtedy te reguły i na dużą skalę te reguły musicie zastosować i taką pogłębioną analizę ryzyka wykonać. O retencji danych już mówiliśmy, proszę Państwa. Pamiętajcie, mamy przepisy, które nam wskazują bardzo precyzyjnie, do kiedy my możemy dane osobowe przechowywać, przetwarzać, przechowywanie, czyli przetwarzanie. Po tym czasie my jesteśmy zobowiązani te dane usunąć. I tutaj przepisy są twarde. Nie możemy przechowywać więcej, dłuższy okres czasu danych osobowych niż to nam wynika z przepisów. Retencja, dlaczego jest ważna, na slajdzie 29 wyjaśniłam. Jeżeli będziecie Państwo mieli pytania jeszcze o kwestię, jak długo możecie przechowywać dane, jak najbardziej również na czacie Państwu odpowiem. Tak. I tutaj jest to nowy mechanizm, który jest stosowany i wprowadzony poprzez RODO. I mamy anonimizację, czyli tutaj nieodwracalne zabezpieczenie danych osobowych, przesłonięcie tych danych. Jak najbardziej powiem Państwu, że tutaj stosowanie mechanizmów w postaci odpowiedniego systemu automatyzującego pomaga niewątpliwie przy kwestii właśnie anonimizacji danych osobowych. Informacyjnym już troszeczkę wspomnieliśmy, jak najbardziej musimy wyjaśnić również w tym obowiązku informacyjnym, do czego tak naprawdę osoby fizyczne mają prawo odnośnie procesu przetwarzania ich danych osobowych, czyli tutaj macie Państwo wymienione te uprawnienia i na nas jako procesorze, ale czy i administratorze w niektórych momentach ciąży obowiązek realizacji praw. I tutaj nie możemy wyłączyć tych praw, jeżeli przepisy prawne nam na to nie pozwalają. Twierdzenie, że nie realizuje danego prawa przysługującego stronie ze względu na niemożności technologiczne czy też fizyczne, nie jest argumentem, który jest respektowany przez Urząd Ochrony Danych osobowych. Zamieściłam Państwu przykładowy obowiązek informacyjny. Przyciągnę jeszcze jedną minutkę i jeszcze tylko Państwu wyjaśnię dwie kwestie. Czy Państwo jako beneficjent jesteście zobowiązani do tego, żeby też inspektor ochrony danych osobowych był u Państwa w jednostce? Powiem Państwu tak,
W zależności od ilości projektów, które Państwo realizujecie, w zależności od tutaj czasu, zakresu Państwa działalności, czyli terytorium i kwestii dotyczących właśnie ile Wy tych danych osobowych tak naprawdę przetwarzacie, tutaj jest zasadne, że jeżeli mamy do czynienia z podmiotem, który faktycznie w dużej ilości przetwarza te dane na dużym terytorium, tak, jest zasadne i ze względu na to, że macie do czynienia, jest, że tak powiem, zasadne, żeby taki inspektor był powołany. Jednakże pamiętajcie, że przy kontroli instytucja tutaj pośrednicza czy zarządzająca, czy UODO będzie wymagało od Was wskazania odpowiedniej dokumentacji dotyczącej powołania takiego inspektora. Zadania IOD macie wskazane, proszę Państwa, w slajdzie 38. Padło pytanie, na koniec wyjaśniam, padło pytanie, jakie rejestry, więc zatem Państwo jako beneficjenci powinniście prowadzić. No przede wszystkim rejestr czynności przetwarzania. Dodatkowo rejestr kategorii czynności przetwarzania. I to są dwa rejestry, które są wymagane na kontroli od Państwa. Analiza ryzyka, o której wcześniej mówiłam. Dodatkowo będzie wymagana właśnie dokumentacja dotycząca tutaj zgłaszania naruszeń, czyli wskazanie, jak ścieżka wygląda, czyli tak naprawdę, czy w polityce ochrony danych osobowych macie wskazane punkty dotyczące właśnie, które będą dotykać kwestii naruszeń i incydentów. Jak najbardziej tutaj, proszę Państwa, będzie ta dokumentacja wymagana. No i tutaj macie wskazane jeszcze dodatkowe rejestry, które mogą się pojawić u Państwa, czyli ewidencje i rejestry. Na slajdzie 43, czyli upoważnienia rejestru, upoważnień, umowy powierzenia rejestru, umów powierzenia rejestru zgód, rejestr retencji danych czy ewidencja udostępnień. Proszę Państwa, przepraszam, że 2 minuty przyciągnęłam. Teraz po tym czasie zapraszam Państwa na czat.